Postanowiłam jeszcze pokazać inny sposób obliczania tego zasięgu, bo tamten zrównań ruchu może być dla niektórych dość skomplikowany matematycznie, ale spróbujmy odwołać się do tego, co mówiliśmy na temat ruchu w kierunku poziomym. W kierunku poziomym, w rzucie ukośnym, ciało cały czas porusza się ruchem jednostajnym, czyli ruchem, który można opisać równaniem V początkowa w tym kierunku, czyli V o x razy t. Zasięg rzutu to jest, osiąga ciało w tym momencie, kiedy kończy swój ruch, czyli po prostu trzeba znaleźć całkowity czas rzutu ukośnego, ruchu w tym rzucie, prawda? A czas całkowity jest równy czasowi wznoszenia ciała plus czasowi spadania. Te dwa czasy, jak już pokazałam w poprzednich filmach, są sobie równe, więc wystarczy je do siebie dodać albo jeden z nich pomnożyć przez dwa, a więc z prostego rachunku otrzymujemy, że czas ruchu to jest 2 razy V o Y podzielone przez G. No to skoro mamy już czas ruchu, możemy obliczyć współrzędną x, jaką osiągnie ciało, kiedy skończy swój ruch, czyli po prostu zasięg, prawda? Bo jeżeli ja do wzoru na x wstawię ten czas, czyli v o x razy to, co obliczyłam tu, czyli razy czas całkowity, no to oczywiście to będzie jednocześnie wzór na nasz zasięg, czyli zasięg równa się V o X razy 2 V o Y podzielone przez G, co daje ten sam wzór, co w poprzednim filmie, czyli 2 razy V o X razy V o Y podzielone przez G. Jeśli wstawimy za V o X i V o Y wzory, które były podane na samym początku omawiania rzutu, no to otrzymujemy 2 V o kwadrat sinus kąta alfa razy kosinus kąta alfa dzielone przez G. I korzystając z tożsamości omówionej w poprzednim filmie, czyli z tej tożsamości, że 2 sinus alfa kosinus alfa jest równe sinusowi 2 alfa, możemy w końcu zapisać wzór na zasięg w najbardziej wygodnej formie, czyli że to jest V o kwadrat sinus 2 alfa podzielone przez G. W przypadku naszego przykładu można obliczyć ten zasięg. Zasięg będzie równy. VO jest 10 metrów na sekundę, czyli mamy 100 metrów kwadrat na sekundę kwadrat razy. Alfa jest u nas, przypominam, 60 stopni. Sinus 60 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2, do kwadratu daje 3 czwarte, czyli, mamy sinus, przepraszam bardzo, sinus nie do kwadratu, tylko sinus 2 alfa. Sinus 120 stopni to jest to samo, co sinus 90 plus 30 stopni, a to jest to samo, co sinus, co kosinus 30 stopni. A kosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2. Jeszcze raz zapiszę to gdzieś na boku.
sinus 120 stopni. 120 stopni, bo 2 alfa jest 120. To jest to samo co sinus 90 stopni plus 30 stopni. A to jest to samo co kosinus 30 stopni. A kosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2. No więc wstawiłam pierwiastek z 3 przez 2 i to wszystko podzielone przez 10 metrów na sekundę kwadrat. No i w takim razie skracamy co się da. Sekundy kwadrat się skracają, kwadraty z metrem się skracają, otrzymujemy metry, 10 i otrzymujemy, że nasz zasięg wynosi 10 razy pierwiastek z 3 przez 2 metry albo 5 pierwiastków z 3 metra. No a gdybyśmy chcieli już mieć taką odpowiedź do zmierzenia miarką, to trzeba by sobie wziąć kalkulator i obliczyć pierwiastek z 3, a pierwiastek z 3 to jest około 1,7 w zaokrągleniu, 5 razy 1,7, obliczmy 5 razy 1,7, to jest około 8,5 metra, czyli otrzymamy 8,5 metra. Zasięg rzutu w przypadku, gdy rzucamy pod kątem 60 stopni.